Widzowie, jest godzina 3 w nocy, więc nie mogę za głośno krzyczeć, ale postanowiłem wejść na Wojanowice i sprawdzić, co o takiej godzinie Grimace robi na Wojanowicach. Bo trzeba pamiętać, że Grimace jest tutaj cały czas u nas na Wojanowicach, nawet kiedy my śpimy. I właśnie wtedy jestem ciekaw, co on robi. Pewnie robi jakieś najgorsze rzeczy w tym momencie, bo nas nie ma i pewnie myśli, że ej, skoro ich nie ma, to będę mógł jakieś im pranki robić albo jakieś straszne rzeczy. Na przykład wlewać Grimace Shake do buzi, jak śpią. Możliwe, że tak się właśnie dzieje. Kto wie, weźmy sobie niewidzialność i przygotujmy się. W ogóle cały czas na Wojanowicach jest jakaś podejrzana mgła. Na pewno jest to związane jakoś z Grimace'em. Idziemy do McDonald'a, bo tam zazwyczaj nasz Grimace jest. O, spójrzcie, ten McDonald's jest dosyć straszny, no. Ale spoko, on tam pewnie gdzieś w środku jest, no bo McDonald's to jest jednak miejsce Grimace'a, co nie? Grimace! Grimace noob! Czekaj, czy on tam jest? On tam chyba... Nie, czekaj. Coś tam kombinuje. Dobra, widzę go. Widzę go. Coś tam robi. Okej. Okay. Siedzi sobie. Nie wiem, czy wchodzi do środka. Nie, póki co nie będę. Będę go tak podglądał. A on sobie pije Grimace Shake'i. No, jak gdyby nigdy nic. Na niego te Grimace Shake'i już nie działają w ogóle. Dobra, czekaj. Wejdę do środka. Okej. Okay. Okej. Okay, nie zauważył. Zmienić wszystko w McDonaldzie na Grimace Shake'i. Czyli to już jest koniec normalnego menu w McDonald's. Zaczyna się menu grimisowe tylko i wyłącznie. Jestem ciekaw, czy doda jakieś jedzenie grimisowe. Patrz, no tylko Grimace Shake, no tak. No nie, trzeba zburzyć tego McDonalda. Widzowie, burzymy McDonalda na Wojanowicach. Napiszcie nadal w komentarzach, czy powinniśmy to zrobić. Wtedy Grimace straci miejsce do zamieszkania, co nie? Więc chyba powinien się wynieść z McDonalda. Tak mi się przynajmniej wydaje. 3 godzina jest idealną godziną, żeby sobie poplanować, co zrobić. Aha, czyli on teraz planuje jakieś rzeczy poplanować. Dobra. A gdyby dodać babeczki, nikt by wtedy się nie skroił, że to jest Grimace babeczka. O, czyli widzicie? Już dobrze, że go szpiegujemy, już pierwszą rzecz się dowiadujemy. On pewnie myśli, że my się nabierzemy na jego babeczki. Właśnie, czy on czasem nie może nam dodać jakiegoś Grimace Shake'a do jedzenia, prawdziwego takiego? Pewnie tak, pewnie może. Nigdy nie można brać rzeczy od Grimace'a. Ale pytanie, jeżeli Grimace nam podrzuci na przykład taką... O! Prawie chwyciłem to na jego oczach. Takie mięsko, które tutaj mam w ekwipunku. Jeżeli na przykład do niego wszczepi szejka, to co się stanie? Dobra. Jest tak późno i nikogo nie ma, a zawsze w McDonaldzie były osoby. Czemu jest mu smutno? No jest 3 w nocy. No w Wojanowicach nie ma dużo osób. Jest taka słaba sprzedaż, nikt nie chce korzystać z Grimace Shake'u. No wiadomo, że nikt nie chce, no bo jak widać, co się z tobą stało, noobku, to od razu wiadomo, że nie warto z tego korzystać, z pić tego Grimace Shake'a. Położę tutaj dla klientów jakieś Grimace Shake'i, niech mają je za darmo tutaj nawet. Jak to? Okej, okay. No za darmo to on już i tak sprzedaje te Grimace Shake'i. Nikt nie chce takich rzeczy za darmo. Nie, to już mnie zaczyna denerwować. Muszę iść do stoiska i coś z tym zrobić. Nie mogę tak tego zostawić. Patrz, jak on jest wkurzony! O nie, żeby tylko nie podjął jakiejś złej decyzji, co nie? W ogóle co to jest za domek grimisowy? Grimisowo-shake'owy. Grimace Shake? Sprzedaż? Sprzedaż, za ile dać Grimace Shake'i? Niech wszyscy piją Grimace Shake'i, bo inaczej się wkurzę bardzo. Normalnie nie wiem, co im zrobię. A może on powinien dopłacać do picia Grimace Shake'ów, a nie, że my będziemy je kupować. Ty, może, no właśnie. Za darmo dał! Okej, okay. Coś dalej piszę jeszcze w takim razie na tabliczce. Ten Grimace Shake jest naprawdę podejrzany. Ciekaw jestem, co jeszcze dzisiaj, na co wpadnie. Dam nawet więcej darmowych shake'ów. Naprawdę. Ej, ale jedna rzecz jest, która została mu z nóbka. Dalej pisze z błędami, widzicie? Czyli Grimace ma troszeczkę murzek nóbka nadal. Mimo, że zachowuje się mądrzej, robi mądrzejsze rzeczy, to jeszcze tam popełnia błędy ortograficzne. Czyli jak... To jest znak, że jakaś część nóbka ciągle w Grimace'u drzemie. Trzeba ją po prostu jakoś wyciągnąć, jakiś antidotum dać na Grimace Shake'a. Co może być przeciwnego dla Grimace Shake'a? Czekaj, co on tam patrzy? Są tutaj jakieś dzieci w przedszkolu? Zobaczę salę zabaw. O nie, on szuka... Czemu on szuka w przedszkolu jakieś dzieci? O co chodzi? Czy on chce pewnie... Grimace Shake'a. O, piesek jest w środku, piesek! Nie! Nie, tam jest piłka! Tam jest piłka! Dobra. Zobaczcie, czekaj. Cześć, piesku! Patrz, co mam! O nie, rzucił mu szejka! Czekaj. Jeżeli chcesz to wziąć, to popatrz się na mnie! O nie, o nie! Czemu to zrobiłeś, piesku? Spojrzał!
Czekaj, ja to chwycę, ja to chwycę. Ja to chwycę. Dla ciebie. Chwyciłem! O! Pięknie, piłka, teraz to wypij. O nie, zmusza biednego pieska do wypicia tego. Nie, ale on nie ma jak tego wypić. Czekaj, może wypij czekaj. To. Nie, to nie jest mój piesek, tak to bym go za... Niam, jakie dobre, widzisz, wypij. On to wypił. On nawet nie wie, że piesek nie ma już tego Grimmie Shake'a. To napij się to później, idę też w takim razie innym stworkom jeszcze. Nie, no nie może on karmić zwierząt Grimmie Shake'em. Może to one nie lubią tego, może coś im się stanie z organizmem złego. O nie, idzie do Dyzia. Dyzio, biedny Dyzio nubkowy. Paczek zabudował. Muszę to dzień zebrać. Dobre zwierzątka. Może chcecie spróbować Grimmie Shake'a? Nie, Dyzio, nie chcemy. Nie. Lanubka i zdrowe. Zdrowe się nazywa, kurczak. Okej. Okay. I panda, co ty taka zła? Za chwilę coś dla ciebie dam, proszę. O, dobra, zbieramy to, zbieramy to, zbieramy. Dobra, proszę, zebrałem. I to też. Ciebie. To też zbieram. Muszę ochronić te zwierzątka przed tym Grimmie Shake'em, bo one mogą coś złego zrobić w organizmie takiego biednego kurczaczka albo takiego żółwika. Wysadziłeś jajka, kurczaczku. Zobaczmy, oj, co wyjdzie z tych jajek. O nie, o nie. Dobra, a, na szczęście nic. Na szczęście nic się nie pojawiło, bo jeszcze chciałbym nafaszerować jakiegoś młodego kurczaczka Grimmie Shake'em, no. To byłoby proszę, bardzo nieodpowiedzialne. To jest bardzo nieodpowiedzialne ze strony Grimmie Shake'a, no. No, dobra, ja to wszystko muszę zebrać. Dobra, co ja mam zrobić z tym Shake'em? Ja wyrzucę go gdzieś, czekaj, gdzie ja go mam wyrzucić? Gdzieś dalej, gdzieś wrzucę go. O, do hakera go wrzucę. Patrzcie na to. Do hakera go tutaj wrzucę. Haker, ty to chętnie pewnie wypijesz Grimmie Shake'a. Patrz to, łap to. Eś, 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 eś. No i smacznego, haker. Dobra, idziemy. Idziemy, słuchajcie, nafaszerowałem hakera Grimmie Shake'em. Ej, ale muszę wypić kolejną potkę na niewidzialność, bo zaraz się pojawię. Dobra, pijemy, pijemy, pijemy. Okej, okay. Zostały nam jeszcze dwie potki. No nie, on daje Grimmie Shake'a. Pandzie, biedna panda. Dobra, proszę zbieram. Bardzo, pando. Zbieram, zbieram, zbieram. O, zebrałem. Oj. A teraz muszę zobaczyć, co jest na górze domku. Jakiego domku? O nie, on znowu lata. A na domku tutaj sprawdza, czy coś jest. Widzicie? Na domku nubka. A gdzie poleciał ten Grimmie Shake? Czemu on tak lata, że w ogóle nie widać, że lata? Wygląda, jakby miał jakiegoś game moda. Czekaj, tutaj nic nie ma. Gdzie on poleciał? Na domek nubka jest naprawdę fajny. Ej, wszedł do środka domku nubka. Okej. Okay. Jest tu gdzieś? Tak, jest! Myślę, że nubek, nie będziesz zawiedziony, że składę tutaj łóżko. Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, uwolnij! Zamknij się! Co jest? Ej, słyszeliście to? Przez chwilę nubka było słychać. Przez chwilę nubka było słychać. On dalej tam walczy z Grimace'em od środka. On od środka walczy z Grimace'em. Musimy mu jakoś pomóc. Nie dam ci już dojść do głosu, nubek. Zamknij się! Ej, czyli da się porozmawiać z Nubkiem jakoś, może Nubek za każdym razem słyszy i widzi wszystko, tylko nie może jakoś zareagować. Dobra, musimy mu na pewno zostawić jakąś informację. Czekaj. Nubek, a może oglądniemy telewizję, twój ulubiony horror? O nie, on będzie teraz zmuszał Nubka do oglądania horroru, nie! I Nubek będzie to musiał oglądać. Czekajcie, muszę wziąć jakąś tabliczkę. Muszę wziąć jakąś tabliczkę, tutaj jest tabliczka. Dobra, dla Bubusia jest to tabliczka, dobra, zabieram. Paczek rozwala wszystko tutaj, no. No nie, no i teraz będą horror jakiś oglądać. Biedny Nubuś, no. Ten Grimace go horroruje, no. Czekaj, oni teraz nic nie oglądają i tak, okej. Okay. Nie, nie będziesz tak mówił. Idziemy stąd, nie, twój domek jest za silny i przywraca twoje wspomnienia. Słyszeliście to? Czyli, żeby uratować Nubka, potrzebne są wspomnienia, żeby sobie przypomniał, że jest Nubkiem w takim razie. Wtedy Grimmie straci troszeczkę taką moc, widzicie? Dobra, 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 musimy na pewno... Dobra, mamy już jakiś plan, w takim razie. Wiemy przynajmniej, że Nubek dalej jest w środku tego Grimace'a, tego słabego potwora. O nie, tam są kolejne zwierzątka, tam są moje koniki, nie krzywdź koników. Okej, to... O nie, idzie do koników. Proszę, poszejku, nie. Podzielcie się. Dobra, 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 zabieramy te szejki. Nie, wy nie będziecie pić tych szejków. To nie jest dla was. Okej. Okay. Domek Wojana. Ciekawe, czy Wojan śpi. Musi spać. Tak, pytanie gdzie? Wojana tam zobaczę. Nie ma. Wcale nie ma Wojana? Nie ma, wcale nie ma. Ja już wiem, co ty byś chciał kombinować. Chciałbyś wlać mi Grimmie Shake'a, kiedy śpię. Okay. Skoro nie ma Wojana,
to dam mu malutki prezencik. No ja już wiem, co to za prezencik. Nawet nie musi pokazywać go. Grimace Shake pewnie tutaj gdzieś da. Ej, nie, rozwala łóżka. Czemu on rozwala łóżka? Zostaw moje łóżko. No nie, no i zmienia teraz na łóżka fioletowe, serio? Jak Wojan się na tym położy, to poczuje troszkę Grimace Shake'a. Nie ma opcji nawet takiej, ale patrzcie, on nie zauważył nawet, że tam jest tajna baza. I bardzo dobrze, bo tam jest nasze miejsce, w którym sobie będziemy z Palionem spać i czuć się bardzo bezpiecznie. Okej. Okay. Dajmy tutaj więcej. No nie, no nie, no wszędzie, da, potem będzie śmierć tym Grimace Shake'em wszędzie. No serio? Ile on tego daje? Za dużo, no, za dużo. Ale słabo, dobra, ale słabo. Muszę zobaczyć, czy Wojan dotknie oczywiście tych Grimace Shake'ów. On wszędzie to rozkłada, żebym ja to dotknął. Nie ma opcji. Muszę zrobić jakąś bazę, żeby widzieć, że oczywiście on to dotknie. Jaką bazę? O czym on mówi? Czy on chce zrobić jakąś tajną bazę u mnie w domku? On szuka tej tajnej bazy. No nie, on idzie do mojego stanowiska gamingowego. Zostaw to jest idealnie. Wojan sobie pewnie gra w gry. Dlatego tutaj też mu damy troszkę. Nie, no ja to wszystko będę musiał potem sprzątać i dezynfekować. Naprawdę robisz mi sporo roboty, Grimace. A co tutaj widać przez to? Co on tam ma? Tam nic nie ma. Tu idealnie widać wszystkie podmioty. On coś tam... A patrz, tam coś faktycznie widać. Z jakiej zbugowane to jest. Chcę mieć taką samą kryjówkę. Okej, czyli... Robię tutaj w tym miejscu. Co on robi? W którym miejscu? Za ubraniami, za ubraniami. Ej, patrz, tutaj już coś jest. Okay. Pięknie, rozkopię to, żebym miał więcej miejsca. Oj, dobra, czyli dobrze, już wiemy, że on tutaj kombinuje sobie swoją własną, prywatną bazę Grimace Shake'ową. Dobra. To będzie w tym miejscu, niech wszystko będzie fioletowe. A tutaj w tej bazie niech będzie dużo Grimace Shake'ów, bo Wojan musi je wąchać. No nie! I on teraz przez to będę cały czas czuł w moim mieszkaniu Grimace Shake'y. Ej, ale czekaj, czy ja tutaj widziałem kamerę? Tak, to jest kamera, to wszystko będzie nagrane! No to się wkopał, Grimace. Ej, ale dobra, skoro on buduje bazę, to ja mam jeden fajny pomysł. Słyszałem właśnie, że mówił, że tam Nubek cały czas kontaktuje. Tylko nie może Nubek dojść do władzy nad swoim ciałem. Więc trzeba sobie musi sobie Nubek przypomnieć o sobie. I dlatego zostawimy mu tutaj jakąś informację przed McDonald'em. Coś w stylu Nubek, pamiętaj. Pamiętaj, że zawsze jesteśmy z tobą. Okej. I jak to Nubek przeczyta, mam nadzieję, że Grimace jakby spadnie jego ta moc nad Nubkiem jakoś. Albo chociaż, nie wiem, że chociaż troszeczkę Nubek będzie mu łatwiej tam w środku w Grimace'ie. A my będziemy w tym czasie myśleli nad tym, w jaki sposób uleczyć Nubka z tego bycia Grimace'em, bo wiemy, że to no, nie możemy go zabić, bo to jest Nubek jednak tam w środku, w tym ciele. Tylko Nubek niestety nie ma nad nim panowania. Ojejku, ja prawie nie zdjąłem elytry, zobaczcie, dobra, już idę teraz. Okej, okay. I sprawdźmy, jak wygląda ta tajna baza. Ej, patrz! Ale zrobił, zobacz! I wszędzie jeszcze rozkłada te szejki. 40 sekund jeszcze mam, dobra, wiecie co, wypiję sobie jeszcze jedną niewidkę. Jeszcze jedną niewidkę sobie tutaj wypijemy. Gul. Dobra, świetnie. I schodzimy na dół. Okej. Dobra, i co się dzieje? No i baza zrobiona, no, ale przyznam szczerze. Mam nadzieję, że Wojan tego nie zauważy. Nie, wcale nie. W ogóle tego nie widzi Tojtek. W ogóle. Spójrzcie. A, wcale. Świetnie koło ubrań. To się świetnie komponuje. Koło ubrań. A, okej, dobra, ale przecież jakbym przychodził się tutaj ubrać rano, to bym to zauważył. Tak, nie wiem, jak co on tutaj kombinował. Dobra, jestem ciekaw teraz, czy jak przeczyta tą informację przy McDonaldzie, to czy troszeczkę Nubek tam w środku, w tym Grimace'ie się odezwie, co nie? Czy coś się stanie? Musimy sprawdzić. Muszę zrobić jeszcze tutaj smród Grimace Shake'a, żeby się roznosił. Smród Grimace Shake'a? Co on tutaj robi, słuchajcie? Nie, co on tutaj kombinuje? Położę obok tutaj Grimace Shake'a, a koło tego takie ognisko. I on w ten sposób chce... Śmierdziało. Ja nie mogę, zadymi mi całą chatę z smrodem Grimace'owym. Naprawdę? To na pewno się uda, już trochę śmierdzi. Trzeba dać więcej tego. Naprawdę? I on w ten sposób chce, żebym ja się uzależnił od Grimace Shake'a? O, nieźle. Grimace! W tym miejscu tak samo zrobię. Przesadziłeś, Grimace. I to już za chwilę będzie koniec.
No Grimace, no co ty robisz? Wszędzie będzie dym! Wszędzie będzie się dymiło. A co jak mi się chata spali? Ej, patrz. A, podpalił się Grimace! A, podpalił się! A, nie, już myślałem, że zginie. Ale było blisko. No i zobaczcie, kolejny, no. Zadymił mi całą chatę tym szejkiem. To wygląda idealnie. Musimy teraz wracać do McDonalda, bo za chwilę mija noc. Wracają do McDonalda w takim razie. Jestem ciekaw. Ej, coś jest. Yo! On ma po prostu elytrę, ale tej elytry nie widać na jego ciele. Dobra, muszę szybko teraz przeczytać jego reakcję. Przeczytać, w sensie zobaczyć jego reakcję na tą tabliczkę, którą tam zostawiliśmy. No, zobacz. Zobacz. To jest. Okay. Patrz, patrz, patrz. Pamiętaj, że zawsze jesteśmy z tobą. Nie! 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 Nie rób tego! Nie! Nie! Nisza, niszczę to! Nie! Nie! Dobrze, to zadziałało, widzowie! To zadziałało! Nubek przez chwilę... Chcesz coś zobaczyć? To nie. Zobacz w tym momencie. Tylko nie płacz. O nie, 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 coś chcę mu pokazać. Co on to zrobi? To jest lawa. Lawa, paląca się lawa. A co teraz powoli... Nie, on go torturuje, Nubka! Grimace torturuje Nubka, spalając Dirta. To było bardzo niemiłe, słuchajcie. Nie, naprawdę, musimy, widzowie, szybko uratować Nubka, bo widać, że on w środku, w tym ciele Grimace'a cały czas jest, tylko po prostu nie ma nad nim kontroli. Ale wszystko widzi, wszystko kontaktuje, dlatego jesteśmy w stanie mu zostawić jakąś informację. Może jak wszyscy mu się, nie wiem, jakoś pokażemy, to jakoś odzyska kontrolę nad swoim ciałem. Trzeba będzie to przetestować. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.